Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons3D Piąteczki, z Safe Mode. I w tym odcinku będzie wasze wyzwanie. Będzie polegało na tym, że będziemy budowali. Możemy zbudować jedną małpkę, a kolejną dopiero wtedy, jeśli ta poprzednia dostanie przynajmniej trzeci poziom, obojętnie której ze stron. Minimum trzeci poziom. Możemy zbudować więcej, ale minimum trzeci poziom, żeby odblokować sobie kolejną małpkę. Mam nadzieję, że będziecie rozumieli, o co chodzi, że pokażę wam dokładnie jeszcze to na odcinku. Weźmiemy sobie tutaj podstawowe małpki i wiecie dlaczego? Tylko dlatego, że one są najtańsze. Że najtaniej będziemy je upgrade'ować, a mapka, którą wybierzemy, będzie ciężka, bo będzie tutaj mało miejsca. Ale mam nadzieję, że dam sobie radę. Oczywiście to zadanie nie tyczy się odnośnie farmy bananów oraz wioski, chociaż wioski nie wiem, czy będę w ogóle ją budował. Poziom Impo Bubble i wreszcie przechodzimy tą mapę Space Tracking. Trzeba to wreszcie naprawdę przejść, bo ona troszkę mi irytuje. Dajemy z reversem, będzie ciężej, bo reverse powoduje to, że ono będzie iść od dołu. Czyli to malutkie kółko nam tutaj ucieknie całkowicie. To będzie troszkę problem dla nas, ale mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzimy. Dobra, strzelamy sobie standardowo naszą farmę bananów. Jak mówiłem, ona nie wchodzi w ten nasz licznik. Strzelamy sobie tutaj standardowo naszą małpkę, ale postawimy ją u góry, żeby ten przynajmniej dolny kawałek ona już nie tykała. No i postawimy sobie naszą małpkę, która jest pierwsza, jest za darmo. Postawimy ją tutaj może na środku jakoś, tak. Tutaj. I musimy zabudować minimum 3, żeby pójść na kolejną stronę. Więc damy sobie 3 strony, 3 w prawą stronę, bo tutaj będziemy najszybciej dojść. Będzie troszkę problematyczne, będzie głośno też, bo one teraz będą miały te wybuchowe, ale tylko dzięki temu będę mógł tutaj cokolwiek zdziałać. Oczywiście mówiłem, że minimalnie 3, więc mogę pójść sobie w kolejną i teraz mogę zbudować kolejną małpkę. Damy sobie kolejną z tego typu też. A ustawimy teraz w tych miejscach i teraz zbijamy ją do trzeciego poziomu, żeby odblokować sobie kolejną mapkę. I to trzeba zrobić od razu, czyli jak ją postawimy, musicie jak najszybciej naklikać ten trzeci poziom. Ja uznaję, że po prostu wiecie, w ciągu, na przykład, nie wiem, 5 fal musicie ten trzeci poziom nabić, żeby to faktycznie wam zaliczyło. No i dobra, teraz kminimy co dalej. Zbudowanie Ice Towera byłoby dobrym wyjściem, ale ciężko, drogo byłoby mi go rozwijać na trzeci poziom. Dlatego też zbudujemy sobie submaszyny. One są w miarę tanie, przynajmniej te, ich poziomowanie jest tanie w miarę. Jeszcze tutaj gdzieś, wiecie, chcę tutaj tak, żeby zmieścić jak najwięcej. Pamiętajcie, że one stosunkowo są drogie. Pójdę tutaj w tą stronę, ona jest tania. Ja tego mało co kiedy używałem, naprawdę nie rozumiem tej abilitki. Wykrywa camo i redukuje water tower cooldowny o 15%. Czyli była tu jeszcze jedna, byłaby... Jeszcze jeden, jeszcze jedna łódź podwodna, to ona by szybciej działała. Bo jakby tu był statek piracki, to by mógł szybciej harpunem machać. Takie coś tu chyba by było. No kurczę, naprawdę nie rozumiem go. Naprawdę coraz więcej mam problemu z tą akurat jednostką. Nie zawsze po prostu wiem, o co nic z nią dokładnie chodzi. A wiem, że sporo osób tego używa. Wykrywanie camo, blooms. Camo wygrywa wtedy, jak się chyba ukryje w dół, prawda? To jest activate submachine. Using target option 2. Nie wiem. Mam dylemat z tą jednostką zawsze. Przypomnę, jak ją ukryjemy pod wodą, po prostu daje te właściwości. No nie wiem, nie mam pojęcia. Ale dobra. Mamy to wykonać, więc wykonamy to jak najbardziej poprawnie. Teraz strzelimy sobie tutaj nasz helikopterek. Standardowo później puścimy w tą stronę, tylko to kosztuje następny upgrade, czyli 3000 aż. To jest drogie oczywiście, ale sobie teraz to nabijemy. Jak najszybciej, więc teraz muszę sobie razu to strzelić, żeby to mi zaliczyło. Ok, jest zaliczone i spoko, może to już tak tutaj zostać. Nie musimy tego już tutaj zmieniać. Teraz przydałoby się troszkę tutaj rozwinąć naszą farmę bananów. Może też nawet na trzeci poziom, chociaż nie rozwijam tego jako pierwszą naszą jednostkę, jako kolejną. No ale to mówiłem po prostu, że to nie dotyczy farm bananów.
Naprawdę muszę troszeczkę się odbić od dna. Ostatnie misje, jak pamiętacie, troszkę mi sporo tutaj kasiorki wciągnęły. I to było smutne, bo kurczę, strasznie wielka kasa nam poszła na te misje, które teraz tutaj były. Bo jak sobie je przypomnicie, to straszne tam kwoty powychodziły nam. 7 tysięcy chyba za misję nam wyszło, 5 tysięcy za misję. Naprawdę to były takie olbrzymie kwoty. I no ciężko, teraz tutaj z kasiorką jest. No dobra, mamy już rozwinięte farmę baronów w miarę w porządku. I taki poziom spokojnie to wystarczy, tak naprawdę nie musimy tutaj ją bardziej rozwijać. No właśnie, teraz tutaj na przeszły, to są kammo. Ale kammo jest opancerzone. Gdzie co? Postawimy sobie jednak. Wiem, że to nie będę potrzebował, ale jednak będę chyba zmuszony do tego. Postawimy sobie w tym miejscu naszą farmę. Znaczy naszą wioskę. Rozwiniemy ją nawet na 3 w tą stronę, a uznajmy, że wioska też jest obsługiwana. Za wyjątkiem oczywiście farm bananów, wszystko będziemy obsługiwali standardowo, że 3 upgrade'y minimum muszą być. To będzie takie bardziej, bardziej fair, tak to powiem. Więc tak to zrealizujemy. Okej. I ostatni upgrade'ik. I mamy już też rozwiniętą maksymalnie, bo oczywiście tego nie trzeba robić za bardzo. Ta abilitka jest fajna, może zwiększa nam speeda i wszystkich też tutaj jednostek w zasięgu. Ale ja tego mało co kiedy używam, prawda? Czasem zwiększa jeszcze zasięg naszej wioski. Ej, i tak czy siak mam maksymalny, czy taki ile maksymalnie ja potrzebuję, więc nie mam sensu tego tutaj rozwijać za bardzo. Dobra, kolejna małpka, może zbudujemy sobie tą. Właśnie teraz ona tutaj może być ukrywana. Dajcie spowolnić trochę grę. Zbudujmy tego wciągającego 3 razy w tą stronę. Aj nie, w tą stronę 3 razy, ok. Ustawiamy go teraz na stronga, bo zbudujemy mu wciąganie kammo, a wciąganie sterowców. Ok. Wciąganie sterowców już ma. Więc to by było załatwione. I pytanie, co jeszcze? Ten ale w drugą stronę. On będzie dobry na zombolidy. No, jest ok. Jest ciężko, muszę powiedzieć. Sami też widzicie, że jest troszeczkę ciężko. Ale na razie jest git. Dobra, szczelmy sobie tutaj jeszcze taką zwykłą. Oczywiście wiecie po co, żeby pójść w tą stronę, żeby tutaj używać abilitki sobie móc używać. Ale szczelimy sobie takie dwie. Już mamy 3 upgrade'y, więc teraz szczelimy sobie ostatni, czwarty, kurde, safe. Kolejny upgrade, sobie teraz szczelimy, tylko tutaj nie mamy kasiory za bardzo, to troszeczkę jest smutne. Przydałoby nam się boksy. No oczywiście używamy ability, żeby go rozwalić. Rzecz jasna. Bo ten co? Ten na zomy jest. Tak, ten jest na zomy. Ten jest na niebieskie. Znaczy ten jest na czerwone. Tamten jest na czarne. Ten jest na czarne. A statek piracki na jakie jest? Na wszystkie? To jest w tą stronę. On jest na moaby też, czyli on też jest na czerwone. Okej, okay, nice. Taką oto będziemy tutaj mieli ustawienie. Temu oczywiście szczelimy teraz ten upgrade'ik. Ale to za momencie naprawdę. Dajmy mu wykrywanie kammo, też tak, jak już widzą kammo. Jak tam? Fucking shit. Jest git. Kurczę, muszę coś tutaj podziałać, bo... Za bardzo tutaj zaczynam im pozwalać przychodzić. Strzelimy sobie na klejowego pana. W tą stronę na 3. On mocno tutaj teraz zacznie tutaj uprzykrzać. I to będzie, on jest bardzo, bardzo silny. Wadę. Ten klejowy koleś jest bardzo mocny. Będzie, że on dwa razy koło niego będą musieli przejść. Więc tym bardziej tutaj sporo nam zdziała. Jeszcze jeden, ok, w porządku. To poszło nawet nice.
trzeba ten upgradek zrobić, bo chyba 65 fala idzie pierwszy ZOM. Tam będzie oczywiście problem. Nie wiem, czy będę potrzebował tutaj więcej zbudować później. Okej, okay, nice. To nam poszło w miarę w porządku, bez żadnych większych nam zgrzytów to poszło. Okej. Okay. Tu już mamy na tego. Fuck, dochodzą za daleko, zdecydowanie za daleko nam dochodzą oni. W takim razie maga. W tą stronę niech on pójdzie. Więc tu będziemy też mieli już to zrealizowane. Czyli mag też tutaj będzie nam sporo, to będzie nam działał. I powinien zaraz on tutaj spokojnie rozwalać. Dobra, poszedłeś. Nice, fajnie. Teraz sam go wciągnął nawet. Ale nie musiałem pomagać. Po prostu sam go wziął na harpun, czy na haka i go wciągnął. Fajnie, fajnie, fajnie. Okej, okay, Piotr rozwalnął ładnie. Dajemy to. Naprawdę w tą stronę czy w drugą? Co tu powiedział, że w drugą stronę? I tu można mu takie większe szoty później zadawać. To jest abilitka, tak, to jest abilitka. Zwala wszystkie jednostki. Również te moaby. Teraz zobaczymy, jak ona chodzi. Jestem bardzo ciekaw nawet. Pięknie, jeden strzał i on pada. Nice, kurczę, przyjemne, przyjemne, trzeba powiedzieć. Okej, okay, jest git. 61 fala. Już widzę, że będzie potrzeba chyba strzelenia ich troszeczkę więcej. Jeszcze tego, jeszcze gdzieś. Raz, okej, okay, już jest, o tyle już jest ich mniej. No tutaj, o gdzieś było miejsce, było i jest, pięknie, ładnie. Okej, okay, mamy już na 3 te zombiakowe, możemy tutaj strzelić. To będzie jak najbardziej w porządku. Strzelmy to 3, okej, okay, rozwala całą mapę. Dosłownie całą tylko mapę to rozwala. Fak. No tak to powiem. Fak. Czwóreczka, okej. Okay. Raz, dwa i harpun. Okej. Okay. Tak, wiecie, chcesz tutaj czegoś zatrzymywać grę. No to oczywiście teraz, no wiecie, jest troszkę problem. Mamy dużo abilitek, więc spoko, dajemy sobie tutaj, jak nawet jestem rady już. Jest lepiej niż przedtem na pewno. Okej. Tutaj, tu. No i tak muszę teraz kminić, czy dobry przycisk naciskam, bo abilitek mamy naprawdę już dużo. Tutaj muszę bardzo mocno uważać, czy dobrą ja klikam. Czwóreczka, tutaj, harpun, tutaj, okej, okay. Kolejny tutaj dla zombiaczków, bo one będą dotyczyć trudne później, na kolejnych falach, 67 fala, fucking shit. Już leciutkie problemy zaczynam widzieć, to są ciągle leciutkie problemy tylko i wyłącznie. Czy mogę im troszkę tutaj pomóc w razie czego? Ej, miałem tutaj piątkę użyć akurat i coś mi tutaj się nie udało, ale dobra. A teraz to by nas postawiłem, tak, nie ta strona. Okej, okay. Tu oczywiście, żeby zatrzymywać te nasze tutaj zombolidowe jednostki. Kolejną, do wciągania ich. Dobra, i to będzie oczywiście jak najbardziej w porządeczku. Na końcu tutaj szczelmy na może w tą drugą stronę, żeby szybko to zrobić, bo muszę to zrobić jak najszybciej. Dawaj, jeszcze potrzebuję jeden punkt w to, żeby ten dobić, bo muszę być też zgodny z naszym wyzwaniem. To jest ciekawe. To wyzwanie tyle jest fajne, że ono uczy was,
jednak polecam każdemu was je sobie wykonać, uczy was korzystania z abilitek. To jest nawet dosyć potrzebne, bo jednak abilitki są fajne, bardzo przyjemne, więc warto tutaj je używać. Może będę nawet klikał, żebyście widzieli dokładnie u nas, jaką abilitkę w danym momencie ja użyłem. To trzeba by się zmienić. Na razie jest git, chyba nie mam tutaj większych jakichś tam problemów. Rozwalmy tego zombolidowego, kolejnego też rozwalmy. Okej, okay, pyk, pyk i harpun. Szocik. Oj, trafiłem w ogóle w niego? Ej, no uszczeliłem i nie wiem, czy trafiłem, bo ci go zatrzymują. Oj, tu. No, tutaj dałem temu turbo, najlepszego, żeby mógł szybko wszystkich zassać do środka. I powinno to troszkę lepiej działać. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Nie tylko, że nie używamy naprawdę, więc robimy pierwsze użycie tej umiejętności, ale jak będzie taka większa fala, to jak najbardziej będzie to warto chyba użyć. Na razie z początku 74 fala, 16 minut, kurczę. Czas naprawdę jest bardzo, bardzo pozytywny, więc jestem troszkę zszokowany, że nawet mi się to udaje tym razem. Jak pamiętacie, miałem sporo problemów ostatnio z tymi różnymi typu mapkami, więc jak najbardziej taka oto mapka jest mi teraz na rękę jak najbardziej. Ok, rozwalony został, więc git. Aj, kurczę, znowu skacze wokoło, bo nie może w niego strzelić, bo on jest tutaj wciągany. Ja muszę rozwalić jeszcze przed jego wyjściem tak naprawdę, żeby to miało sens. Teraz on zginie i tak czy siak. A tak przynajmniej nie zostaną jego części. Abilitka, razem już tutaj zasysa ładnie. Wszystko. Jest, poszło, pięknie. Nie zdążam strzelić, naprawdę nie zdążam strzelić tymi abilitkami. Okej, okay, tą strzelę, przynajmniej tą. Okej, okay. I tutaj. Dobra, strzelmy jeszcze naszego innego Feniksa. Gdzie jest moja myszka? Gdzie jest myszka? Tutaj jesteś, dobra. Mam teraz tu abilitkę leczego do użycia. Myślę, że super małpkę stawiać już. Czy będzie mi ona potrzebna? O, to jest pytanie. Oczywiście mam te wszystkie tutaj te nasze małpki, tego nie potrzebujemy. Strzelimy sobie naszą małpkę tutaj snajperską. Pójdziemy nią w tą stronę, ona będzie unieruchamiała sterowce. I damy to według siły. Czyli te najlepsze sterowce, ona będzie zatrzymywała daleko od nas. A te lepsze będą po prostu przechodziły. Tu. O. Z tego szczelnego. On się nam może chyba przydać jednak. Szczelnego Feniksa. Tak, znowu nie strzeliłem. Tu zmarnowałem rakiety tak naprawdę i tak kurczę. Dobra, turbo dałem mi się do zasysania. I jest git. Jest git. Oczywiście fajnie to poszło. Dobrze, ale też trzeba by się coś tutaj zdziałać. Dajmy stunowanie tutaj jednak. Na 3 zrobione. Strzeliłem czy nie? Bo już zgubiłem teraz. Chyba strzeliłem. Naślimy jeszcze raz, ok. Trzymam ciągle tutaj bombę w razie czego. Jak tutaj wam idzie na razie? Chyba jest w porządku, nie muszę jej zużywać. Wiecie, wolałbym jednak tutaj zostawić. Mógł tu też jeden postawić gdzieś, myśli się on. On strasznie duże miejsce zajmuje. A tutaj chyba pontonów nie mogę postawić, ale tu nie jest nawet jako woda. No, tu pontonów nie postawię akurat. Gdyby może rozwalił te z tyłu, to może tu by się to zmieściło gdzieś.
No dobra, ale co to bym sobie znaleźć, tutaj mi pomogło troszeczkę tej rozrywce. Chyba te byłyby w miarę spoko. I pójść na te ogniste. One będzie troszkę sporo mogły tutaj robić. Strzelmy feniksami tutaj im jeszcze. Tutaj mamy stuny, aha, stuny nie mamy jeszcze na kolejny poziom, ok, możemy też to rzucić. Gdzieś tutaj zmieścimy jeszcze tego pana. Byłby fajny, tutaj byłby go lepiej postawić, nie wiem, czy było miejsce? Czekajcie, bo zgubiłem teraz już. Czekajcie, jest tu miejsce czy nie ma, bo już... Tutaj wydaje się, że nie ma, ale tutaj jest miejsce. Sięgniesz tutaj? Chyba jest lekki obręb też w tym kawałku. Okej, okay, tutaj kilka shotów oczywiście już poszło. Jeszcze harpuna strzelimy ekstra, jeszcze jednego shota damy. No i dobra, i puścimy troszkę szybszą falę. Dajmy speeda. Ok, shota kolejnego. No i dobra, jest, chyba w porządeczku. Wyścimy. Ostateczna linia obrony, jak się mówi. I tutaj ona będzie. W najgorszym przypadku on tutaj będzie chciał tutaj zablokować. Będzie musiał zablokować ich. Shot, wciągnięcie. Kolejny szocik. Okej, okay, on się nie udał akurat. Dobra, zostawimy jeszcze tą bombę na jakiś czas, zobaczymy. Powinniśmy chyba dać radę bez tej bomby tutaj to przejść. Chyba tak. Jestem pewien coraz częściej. Tutaj turbo dodaliśmy. Bombę, zrzuciliśmy naszą rakietę. Rzucimy jeszcze jedno, bo tutaj jeszcze chodzi ten. Też, aj, wciągnęło go, ale dobra. Trzyma go, więc jest git. Tutaj rozwalmy dwoma shotami ich. Wciągnijmy jednego. Nie, jest ok, jest nawet piękny. Nawet bardzo, bardzo ładnie, muszę powiedzieć, więc haha. No nie macie tak łatwo. Nie macie tak łatwo, muszę wam raz to powiedzieć. No cóż mogę ja na to biedny poradzić. Taka jest gra, haha. Ok, kolejnego freeza dajmy. Może globalnego freeza jeszcze dali sobie, co? No może nie, globalnego freeza sobie tutaj nie dawajmy. Tu, wciągnięcia jeszcze nie mamy. Strzelmy to, dajmy speeda. Wciągnijmy jednego. Przyspieszmy wszystkich. Dobra, jeszcze chyba nie przychodzą do tego momentu, w którym mogliby sobie... Tak, zaczekać, dałem to przyspieszenie, a tak naprawdę teraz będzie 84 fala, czyli ta najtrudniejsza, jak ja to ciągle mówię. Więc jestem ciekaw, co tu będzie iść w takim razie. Dajmy tutaj oczywiście w tą stronę pójdźmy, kilku snajperów tutaj dorzućmy. Jedna, druga. Tu. To. Ciągarek na razie nie dajmy, dajmy je teraz. Dajmy speeda. Oczywiście używamy wszystkie nasze abilitki. Dobra, jeszcze chyba nawet nie są w połowie. Teraz jest tutaj to kółko. Okej, okay. Zużyjmy ją. Czyli się boję. Gdzie moja myszka? Tutaj. Okej. Okay. Dobra, ale jest chyba w porządku. Damy sobie chyba już teraz radę. Zajmę jeszcze jedna fala, tak naprawdę. Ciągnijmy tutaj pana do siebie. No i dobra, pozwalamy na razie wszystko w miarę w porządku, rozwijmy tutaj tego, czyli on jest rozwinięty, ten jest rozwinięty, dobra, na strong, ten tego też tutaj na stronga, strzelmy, pięknie, strzelmy jeszcze raz, bo tam jeszcze jeden wychodzi z tyłu, raz, dwa, uwaga, strzelamy, no i pięknie, ładnie. I jeszcze damy sobie Feniksy, żeby już definitywnie wygrać ten pojedynek. Wyszło to nawet ciekawie. Jeśli chcecie to powtórzyć, zachęcam was bardzo serdecznie. Piszcie mi, jak wam to się udawało, jakie mieliście swoje wyniki
I pamiętajcie, jeśli jesteście nowymi osobami, o subskrypcji kanału. A jeśli macie ochotę, to też zostawcie łapkę, komentarz, żeby filmik był lepiej spozycjonowany, żebym ja widział, że wam się to podobało. Impopable, Kasiorka, tokeny Reverse na poziomie Mastery uznaję za wykonany w tym oto wyzwaniu. Dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka. Na razie wszystkim, pa pa.